Hej, witam wszystkich szczęśliwych posiadaczy fig gruntowych. Dzisiaj opowiem trochę o tym, jak sprawić, żeby nam figi dojrzały w chłodnym klimacie. Również te figi jesienne, aby miały szansę dojrzeć. Jak to zrobić? Jak te figi prowadzić? Jakie zabiegi są konieczne? Jak to zrobić też takim małym nakładem sił, żeby to nie było jakiejś konstrukcji, trzeba wokół tych fig budować i tak dalej. Jesteśmy w Warszawie, więc centralno-wschodnia Polska. Strefa mrozowa to jest między 6 a 6B, więc no, klimat wydawałoby się mało korzystny do uprawy fig, ale jednak da się i udało mi się z tymi figami jakoś tak fajnie się dogadać. Mimo że mam je nie tak długo, bo kilka lat. Najstarsza moja figa ma 5 lat. Ale już jakby ten system wydaje mi się taki warty do podzielenia się i do wypróbowania u siebie. I też niestety będę musiała obalić parę takich mitów, na które ja trafiłam szukając informacji o figach kiedyś, jak zastanawiałam się, jak mam, sama się zastanawiałam, jak mam je prowadzić. I to raczej, co tutaj będę Wam polecała, to wynika z mojego doświadczenia obserwacji fig, a jest wbrew takim rekomendowanym poleceniom. No ale u mnie to się sprawdza, dlatego akurat to będę polecała. Pierwszą taką najbardziej kluczową sprawą jest bardzo mocne cięcie zimowe fig. Tylko oczywiście nie tniemy fig z długości tych pędów, tylko po prostu wycinamy pędy w całości. Czemu nie ma sensu cięcia fig tak jak innych roślin, na przykład w połowie pędów, jednej trzeciej i tak dalej? Dlatego, że figi owocują tylko na pędach zeszłorocznych i tegorocznych, więc tylko na młodych odcinkach pędów. Na starszym drewnie figi już nam w ogóle nie owocują. Więc nie ma sensu jakby skracać gałęzi, bo właśnie te młode przyrosty są na ich szczytach. Tak jak widzimy, tutaj jest zeszłoroczny pęd i on sobie rośnie dalej od czubka. Tu mamy kolejne młodziutkie tegoroczne pędy. A tu mamy na przykład pęd wieloletni. I teraz zanim przejdziemy właśnie do szczegółów cięcia, to dwie rzeczy jeszcze musimy wyjaśnić. Jedno to jest, jak rozpoznać te pędy. Właśnie tegoroczne pędy będą po prostu zielone i one będą zdrewniały sobie w trakcie sezonu. Będą ciemniały, na jesień powinny już zdrewnieć. Natomiast pędy zeszłoroczne, tak jak widzimy tutaj, one już na wiosnę będą brązowe. Na nich też pojawiają się figi letnie, czyli inaczej mówiąc breba. Natomiast na main crop, czyli ten główny plon fig, czyli figi jesienne, pojawiają się tylko i wyłącznie na właśnie tych nowych przyrostach, na tym nowym drewnie. Natomiast na starych pędach, tych starszych odcinkach już figi nie owocują. W związku z tym najcenniejsze są właśnie te młodziutkie dla nas przyrosty i te z tamtego roku. Więc stosunkowo młode części roślin, dlatego nie skracamy fig jakby z długości, bo właśnie wtedy pozbywamy się owoców. Ale to nie znaczy, że nie tniemy fig. Ja tnę figi właśnie bardzo mocno, bo ta figa, którą tu widzicie, to jest odmiana Peretta i ona, choć nie wygląda, ma 4 lata, ale wygląda tak dość skromnie, dlatego że większość z niej była wycięta. 70% zwykle fig wycinam bezlitośnie. I zostawiam sobie tylko kilka dosłownie gałęzi łatwych do przezimowania na kolejny sezon. I są to tylko gałęzie, które wyrosły w danym sezonie. Czyli wszystko, co tu widzicie, będzie wycięte oprócz kilku tych pędów, które mi urosną znowu do jeszcze większej wysokości niż te tutaj, które widzicie, i tylko one będą zostawione. I tak samo
te pędy, które widać, one w tamtym roku wyrosły sobie właśnie ze środka, były takimi malutkimi odrostami na wiosnę, a teraz ładnie nam owocuje już figami letnimi. Jeżeli już wiemy, jakby na jakim drewnie figi owocują, to można się zastanowić, czemu wszędzie rekomendowane jest właśnie utrzymywanie też starego drewna. Mówi się też o tym, że figi na starym drewnie lepiej dojrzewają, szybciej są większe i tak dalej. I to jest też w moim przynajmniej wypadku kolejny mit. U mnie absolutnie na starsze pędy nie rosną lepiej, nie zimują lepiej, nie mam na nich większego plonu ani fig letnich, ani fig jesiennych. Możecie sami porównać, bo ja zawsze usuwam wszystkie pędy starsze niż pół roku dosłownie, niż tegoroczne. Wszystko jest cięte do ziemi, do samej nasady. Ale czasem właśnie na niektórych odmianach eksperymentalnie zostawiam sobie jeden taki najstarszy wieloletni pęd, żeby porównać, jak ta figa rośnie, czy będzie lepiej rosła na starym pędzie, czy nie. I możecie sobie właśnie to porównać. Tutaj jest figa Brown Turkey, która jest najbardziej popularną odmianą. I tutaj też mam jeden taki wieloletni pęd zostawiony. I tak samo możecie zobaczyć, że te pędy zdrewniałe, proste, więc to są pędy zeszłego roku, tegoroczne w środku, zieloniutkie, młode. Tegoroczne przyrosty są też oczywiście na końcach pędów zeszłorocznych, czyli te zielone. Tu z pąków wyrosły, jak widzicie, te zielone tutaj przyrosty. Na każdym jest oczywiście to samo. Natomiast tu mamy pęd już pięcioletni i jak widać, pierwsze co odróżnia pędy starsze od rok, to to, że są rozgałęzione. Im będzie starszy ten pęd, tym będzie rozgałęział się coraz bardziej, coraz dalej. Więc tak łatwo poznać po prostu wiek pędów na swojej fidze, że macie z tym problem. To nie jest wcale takie trudne. Wystarczy właśnie popatrzeć na te rozgałęzienia, kolor tego pędu. Okej. Dlaczego ja nie lubię pędów starszych niż zeszłoroczne? Dlatego, że ten pięcioletni, jak widzicie, pęd, on się rozwija, ale on rozwija się dużo słabiej niż pędy zeszłoroczne, które tu widać. Mimo, że to jest ten sam krzak, rośnie z tej samej rośliny, to tutaj mamy figi letnie, są zawiązane, ale na całą tą gałąź są tylko dwie zawiązane figi letnie. Gdzieś jeszcze tu widziałam, o jest. I te figi są w rozmiarze takim, powiedzmy sobie, średnim. Jak na początek czerwca, bo dzisiaj jest 7 czerwca 2022 rok, to nie jest tak źle. Ale może być dużo lepiej. Sama wielkość tych liści też jest, nie jest imponująca, bym powiedziała. Natomiast ta sama roślina na pędzie zeszłorocznym rozwija się zupełnie inaczej. Wielkość liści już od razu widzimy, że jest inna. Wielkość tych przyrostów jest wielokrotnie większa. Liczba fig letnich jest też dużo większa, tak? Na każdym z tych pędów jest mniej więcej to samo. Nie wiem, jak to je pokazać, żeby je było wszystkie widać. Generalnie takie pędy zeszłoroczne owocują dużo lepiej niż te pędy starsze. Druga rzecz, że main crop również, akurat jeżeli main crop zawiąże się w tym samym czasie i na fidze, i na młodym pędzie, i na starym, choć na starym mam z tym większy problem, to jeżeli zawiążą się w tym samym czasie, to absolutnie nie ma u mnie żadnej różnicy w dojrzewaniu tych fig. One nie pojawiają się szybciej, nie są większe, ani nie są smaczniejsze ze starego drewna. Więc podsumowując, ja nie widzę żadnego sensu w trzymaniu takich kilkuletnich gałęzi
na moim krzaku. Uważam, że to jest strata energii tej figi, strata miejsca. Wolałabym mieć tu taki fig, taki pęd jednoroczny, szczerze mówiąc, niż ten wieloletni z tymi dwoma figami, z przyrostami takimi małymi, z którymi niewiele mogę zrobić. Gdzie tego main cropu też nie będzie za dużo tak naprawdę, skoro przyrost jest mały. Więc po prostu ja generalnie wycinam takie wszystkie pędy. Mówię, ten jeden zostawiam sobie tylko dla porównania, żeby właśnie móc się przekonać na własne oczy, że robię dobrze. Dobra, to jeśli chodzi o cięcie, myślę, że sprawę wyjaśniłam, jeśli chodzi o tą przecinkę zimą. Natomiast jeszcze odnośnie selekcji tych pędów później na wiosnę, bo to też jak to sprawić, żeby mieć na zimę tylko kilka tych pędów do przezimowania. Zwykle jak się mocno tnie figę, zacznie się już ją mocno ciąć, to wtedy ona bardzo mocno rośnie. I ja mam taką tu zasadę, że zostawiam więcej tyle pędów, ile figa ma lat. Więc jeżeli to jest pięcioletnia, teraz będzie jej na szósty sezon, będę sobie hodować te pędy nowe, które mi zastąpią wszystkie te stare. Wszystko, co widzicie, co tak pięknie owocuje, ja bezlitośnie na koniec sezonu wycinam u nasady. Cała ta gałąź i ta, i ta, i ta. I ta to może jeszcze eksperymentalnie zostanie, ale generalnie wszystkie, jakie widzicie, te gałęzie, one na koniec tego sezonu będą wycięte i zastąpione gałęziami, które wyrosną mi stąd. Wyrosną w kolejnym roku, więc wyrosną znowu jeszcze troszkę większe, ale generalnie nie będą takie wielkie jak na figę sześcioletnią, to i tak te rozmiary nie są jakieś takie gigantyczne. Ok, więc żeby mi to wyszło, to najlepiej od razu, już wiosną, wybrać sobie te pędy, które mają zostać, żeby ta figa nie marnowała swojej energii na te pędy z zeszłego roku. I jakby moim głównym celem całego tego cięcia jest posiadanie mocnych, grubych pędów, ale zeszłorocznych. To wszystko to wyrosło tylko w poprzednim sezonie. To nie jest pęd jakiś, nie wiem, ilość tam letni, tylko on ma dokładnie rok. Natomiast dlatego wszystko to, co jest tutaj, ja sobie przerywam. To, co mi niepotrzebne, wyrywam. Tu już widzicie, że ja sobie po prostu wyłamałam niepotrzebne gałązki stąd. Jeszcze jestem w połowie tego zabiegu. To jest, łamie serce, wiem. Ale trzeba to zrobić, po prostu zostawić sobie z tego 6 pędów, które idą w dobre strony, które będzie mi dobrze nagiąć, które będą miały dużo światła, właśnie w różne strony, fajnie jak to rośnie. I żeby było łatwo je potem przezimować. I tym sposobem doszliśmy właśnie do terminu tego cięcia zimowego. Ja to robię przed nakryciem figi kopczykiem, czyli u mnie nie mam sztywnej daty, tylko sugeruję się pogodą. Daję fidze uśpić się jesienią, zrzucić liście i nie przykrywam jej w panice zbyt wcześnie, bo jest pierwszy przymrozek. Daję jej właśnie się zahartować, poczuć tą pogodę, żeby też wiedziała, że to nie są Malediwy, że tutaj musi trochę inaczej podejść do tematu. Mogła się zaklimatyzować też do tych warunków, chociaż trochę. Więc daję jej zmarznąć. I nakrywam je dopiero przed dużymi przymrozkami. Duże to u mnie są dwucyfrowe, czyli powyżej 10 stopni, jeżeli jest w prognozie, to zabieram się dopiero za robienie kopczyków. I wtedy też przycinam figę, pobieram sobie, jak wiecie, wszystko to będzie usunięte w tym roku, więc będę miała bardzo dużo gałęzi do ukorzenienia i po prostu wtedy też te zrazy są fajne, bo one jeszcze są dobrze uśpione, ale nie dostały jeszcze dużym mrozem, więc dobrze się ukorzeniają. Wtedy właśnie wycinam te pędy wszystkie u nasady.
stare, one będą już rozgałęzione, jak widzicie, one się rozgałęziają, więc łatwo poznać, mieć taką zasadę, że co jest rozgałęzione, to jest usunięte, a te młode będą nierozgałęzione, one zostaną, tak jak tu widzicie, to co jest drewniałe, takie to był właśnie jeden prosty pęd, który został na zimę. I dlatego ja co roku mam tylko kilka pętów do przezimowania. I teraz jak to przezimować? Po prostu naginam sobie taką gałąź. One są bardzo elastyczne, zwłaszcza te zeszłoroczne gałęzie. Więc naginam je po prostu do ziemi i tu przyszpilam je śledziem od namiotu do ziemi i przysypuję warstwą 20-30 cm tego, co mam pod ręką. Może to być piach, może to być ziemia, może być kompost. Mogą być także liście z jesieni. Te liście raczej staram się nie sypać ich bezpośrednio na figi, tylko na wierzch tego kopczyka, żeby może tam nie za bardzo gniły. Ale tak naprawdę materiał nie ma dużego znaczenia, byle to było przesypanie, ponieważ wszystkie takie osłony nadziemne moim zdaniem dużo gorzej się sprawdzają. Jednak ten kopczyk zapewnia odpowiednią wilgotność, tam nie ma przesychania, wiatru. Nawet jak ten kopczyk przemarznie, to te figi fajnie w nim zimują. Łącznie z tymi nawet najmłodszymi zielonymi jeszcze gałązkami, one naprawdę po odsunięciu z kopczyka wyglądają super. Problemy większe mam dopiero późno wiosennych przymrozkach i dlatego też właśnie rozgarniam te kopczyki też bardzo wcześnie. Zwykle patrzę zawsze na pogodę, ale zwykle to jest nawet w lutym, pod koniec lutego, zwykle początek marca, już te figi są rozgarnięte, sterczą sobie tu te patyki, są wystawione i na duży wiatr, jak widzicie, żadna z tych fig nie rośnie pod ścianą, także tylko na środku trawnika, także są na słońce, wiatr wystawione i na mróz też, tylko właśnie taki do 10 stopni, to jakby nie robię nic z nim. Wręcz mi zależy na tym, aby te figi wiosną nie wystartowały za wcześnie. Bo jeżeli wystartują za wcześnie wiosną, no to bardziej oberwą na zimnych ogrodników pod koniec maja. I też dlatego ja w tym moim cięciu nastawiam się bardziej na main crop i to jest bardziej pewny dla mnie zbiór, bo młode przyrosty, main crop jest na zawsze zielonych tych przyrostach. Młode przyrosty będziemy mieli zawsze. Tak naprawdę bez względu na pogodę, zimnych ogrodników i tak dalej. Natomiast późnomajowe przymrozki mogą nas pozbawić tej breby, jeżeli ona, czyli fig letnich, jeżeli one za wcześnie wystartują, to możemy je wtedy stracić, więc ten plon, który tu widzicie, to jest dla mnie zawsze taki bonusowy. Zostawiam sobie parę tych gałązek, bo to nie jest żaden problem dla mnie je przygiąć i zasypać, ale nastawiam się głównie na ten plon letni, a to jest taki bonus. Znaczy, przepraszam, jesienny, a ten letni to jest bonus. Czyli to, co tu widzicie, to jest taki mój bonus. Ale tak naprawdę mój główny zbiór dopiero rośnie tutaj. Na tych pędach są dopiero zawiązki pąków na jesień. No i teraz kolejna, już ostatnia, tak naprawdę istotna, bardzo istotna kwestia, to jak sprawić, żeby teraz te uśpione pąki z main cropu, z fig jesiennych, wystartowały mi na czas. Figi bardzo długo dojrzewają, w takim najbardziej optymistycznym wariancie to jest 60 dni, ale tak naprawdę ja liczę zawsze 90 dni. A są też i odmiany, które potrzebują 110 dni i więcej, więc oczywiście nie uprawiamy ich tutaj u nas raczej w gruncie, ale też nawet te szybko dojrzewające figi to i tak wymagają sporo takiego ciepłego okresu, który u nas szybko się kończy, więc bardzo ważny zabieg to jest uszczykiwanie pędów, czyli pozbawienie fig wszystkich wierzchołków pędów. I tutaj kluczowy jest termin tego zabiegu.
bo jeżeli zrobimy go za późno, to on już nam nic nie da. I musimy też spełnić kilka warunków takich, żeby ten zabieg miał sens i żeby nam się udał. Jedną z takich rzeczy, które tutaj trzeba się nauczyć, to jest rozpoznawanie, czy w kątach liści mamy do czynienia z pąkami liściowymi, czyli na kolejny pęd jest zawiązek pąka, czy jest tam również pąk kwiatowy, czyli owocowy. Ponieważ jeżeli figa ma zawiązek ten tutaj kwiatowy, to wtedy ten pąk jest taki podwójny, tak jak tu widzicie, z takim przedziałkiem. Natomiast jeżeli tu znajdziecie tylko jeden pąk, bez takiego przedziałeczka delikatnie widocznego, to znaczy, że to nie ma tam zawiązka na figi. I uszczyknięcie wtedy nic Wam nie da. Tu możemy na innej też porównać sobie, jak wyglądają takie pąki. Ja przez to, że tnę figi bardzo mocno, to te pędy są bardzo silne. Te przyrosty też są bardzo silne. I figa przez to bardzo ładnie wiąże te pąki. I jakby ciężko mi jest Wam pokazać pąk na same liście, ponieważ wszystko, co tu widzę, to są pąki te podwójne. Czyli te, z których będą małe figi. O, tutaj widać już taki dobrze rozdzielony ten pączek podwójny. I właśnie jeden z nich to będzie figa. Sprawdźmy sobie jeszcze tu. Też jest podwójny. Nie chcę ostrzyć. Może tutaj. Mi się uda. O, jest. To też jest podwójne, choć na aparacie widzę to słabo widać, ale na żywo widać, że on ma taki przedziałeczek przez środek. Tu niżej już ten przedziałeczek się rozłożył na dwa. I to widać dużo wyraźniej. I po prostu tego trzeba się nauczyć rozpoznawania. A dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że jeżeli macie te pędy słabe, cienkie, to wtedy będziecie mieć te pojedyncze pąki i wtedy no nic z tym, ta figa już nie zaowocuje Wam. Ani w tym terminie, ani nie będzie miała tych fig wiosennych na kolejnym sezonie. Więc wtedy nic nie możecie zrobić. Ale zwykle jednak, zwłaszcza jak te pędy macie mocne, ładne, doświetlone, to w kątach będą te podwójne pąki, a wtedy możecie dopilnować tej figi, aby ona ruszyła te pąki w odpowiednim terminie. Aby nie spóźniła się z nimi, bo niestety to się u nas zdarza najczęściej. To jest przyczyną takich niepowodzeń z figami, że te pąki ruszają nam za późno. I teraz jak zmusić taką figę? Jak widzicie, ona ma stożki wzrostu, ma tutaj, ma na każdym pędzie na górze. Jeżeli pozbędziemy się tych stożków wzrostu, ja Wam może pokażę, tutaj już właśnie uszczknęłam sobie tą figę i po prostu są wyłamane te pędy. To jest wyłamane dzisiaj, ten jest wyłamany wczoraj. Zdzieranka już jest całkowicie zagojona, więc nie bójcie się tego. Ale pokażę Wam, gdzieś wyłamiemy to, jak to wygląda przed wyłamaniem. Po prostu znajdujemy sobie ten wierzchołek wzrostu i wyłamujemy go z tym najmniejszym listkiem razem. I najlepiej robić to w rękawiczkach, ponieważ tu będzie się wydzielało takie lateksowe mleczko, które podrażnia skórę. Dość mocno potrafi podrażnić, zwłaszcza jak ktoś ma tendencję do alergii.
ale no, ona sobie popłacze, ale jak widzieliście wcześniej, to się ładnie zagoi w ciągu doby, więc to nie jest tak jak płacz łozy u winorośli. Nie ma to, to nie jest żaden problem dla figi, że obłamiemy. Teraz, żeby ten zabieg był skuteczny, to trzeba większość tych fig, większość tych wzrostów, wierzchołków wzrostu obłamać, tak aby ta figa nie miała wyjścia, miała zastopowany na chwilę wzrost i po prostu musiała nam ruszyć dalej te boczne pędy. I zacząć, ona zacznie sobie wtedy rosnąć z tych bocznych pędów, tu puści bocznych pąków, tu puści nowe pędy, ale przy okazji ruszy też nam, obudzi nam te uśpione pąki figowe, ponieważ ona nie potrafi tak jakby ruszyć tylko z pędami, tylko pójdą tu już takie hormony, które obudzą nam oba pąki. I z tego zabiegu korzystamy. To u mnie działa zawsze. Działa z zegarkiem w ręku wręcz. I najpóźniej po 2 tygodniach powinniście zobaczyć tu w kątach liści już małe. Jeden będzie pęd i obok będzie figa. Lub też ruszy Wam tylko figa czasami. Generalnie, jeżeli zobaczycie tylko pędy, to znaczy, że to były pąki tylko liściowe, te pojedyncze. I kluczowy jest, jak już wspominałam, termin. Jak już wiecie, te figi dojrzewają dość długo. U mnie ja cały czas jakby uczę się tych odmian, każda ma trochę inny termin. Nie możemy też przewidzieć pogody, więc tak naprawdę nie ma jednego sztywnego terminu. Ale jeżeli musiałabym taki podać na dzień dzisiejszy, to uważam, że ostatni dzwonek, żeby zrobić to uszczykiwanie pędów, to jest połowa czerwca. Dlaczego wtedy? Bo jeżeli 2 tygodnie zajmuje, widzę, żeby to po tym zabiegu ruszenie fig, wtedy one ruszą nam na 1 lipca i mamy 3 miesiące, żeby dojrzały, czyli lipiec, sierpień, wrzesień, w miarę jeszcze pogody fajnej. I wtedy te figi no, mają duże szanse, żeby dojrzeć. Więc wiadomo, gwarancji nigdy nie ma, jak będzie strasznie brzydka pogoda, to się wydłuży, jak będzie ładna, to się przyspieszy. Więc wszystko zależy tak naprawdę od pogody. Ale przynajmniej dajemy tym figom szansę. Teraz kolejna rzecz. Kiedy nie robić tego zabiegu? Właśnie, jeżeli już jest za późno. Jeżeli mamy te pojedyncze pąki. Ale też jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy absolutnie nie ma potrzeby tego robić. Kiedy na przykład jest czerwiec, a Wy widzicie, że już te pąki ruszyły. Że tam są już małe, nawet takie 3 mm, 4 mm figi. Wtedy absolutnie nie musicie już tego robić. Wtedy macie takie szczęście, że figa zebrała się sama i powinna zdążyć sama na czas bez Waszej pomocy. No, zwykle niestety trzeba jej pomóc, ale nie jest to też jakiś zabieg ciężki czy czasochłonny. Jest to moment i macie to zrobione. Trzeba tylko o tym pamiętać w odpowiednim terminie. Okej, jeżeli ktoś hoduje figi tylko w donicy, ale ma odmiany, które mu nawet w donicy nie nadążają z dojrzewaniem w sezonie, to również może to zastosować. Tak naprawdę to właśnie dla takich odmian to było chyba wymyślone z tego, co ja kojarzę. Okej. Jeszcze coś, co chciałam koniecznie Wam opowiedzieć. Aha, wiem. Skutek uboczny tego uszczykiwania jest dość paskudny, ponieważ jeżeli mówiłam Wam, że fajnie mieć jest grube, mocne przyrosty na fidze. Lepiej jest ich mieć mniej, ale mocne niż dużo drobnych takich gałązek, jak na tej starszej fidze. Ale niestety, kiedy uszczykniecie taki silny pęd, on właśnie tak mniej więcej, jak tu widać, rozgałęzi się z poniższych węzłów. Tak, jeżeli tu był ułamany, to właśnie wyrosną mu tak mniej więcej jak tutaj widać boczne gałązki i wyrośnie ich dość dużo.
W związku z tym stracicie pokrój. Podejrzewam, że często to nie będą 3 czy 4 pędy, tak jak tutaj, tylko ich naprawdę urośnie taka szopa drobnych, zacienionych pędów, nie rokujących najlepiej. W moim wypadku to absolutnie mi jakby nie przeszkadza, nie ma dla mnie znaczenia, bo ja i tak te pędy wytnę, więc ich pokrój mnie średnio interesuje. A moje figi, które tutaj wystartują, będą pod spodem, jakby na tym odcinku. Na tym odcinku będą moje figi. Jakby tu będzie main crop, w tych kątach liści. Jak ja uszknę, to tu urosną nowe pędy, na których też zawiążą się figi, ale one już będą za późno i nie zdążą dojrzeć. To, co zbierzemy jako dojrzałe, to będą te figi z tego miejsca. I teraz jest taki, jeżeli mi to akurat, no mówię, nie robię różnicy, bo ja wszystko to wytnę, co widzicie tutaj powyżej tych gałązek, wszystko, co widać teraz, będzie wycięte na koniec sezonu, więc jakby to, jak ta figa się tu rozkrzewi, już nie ma dla mnie znaczenia, ale jeżeli dla Was ma, to też nie ma żadnego problemu i da się ten paskudny efekt rozkrzewienia obejść, dlatego że można sobie wtedy zostawić tylko te pędy, które będą nam pasowały. Na przykład tylko jeden, żeby przedłużyć ten pęd, znowu szedł taki gruby, ładny, albo na przykład, żeby się rozkrzewił na dwa, jak nam to pasuje. I wtedy wyłamujemy całą resztę niepotrzebnych pędów od razu, jak są małe, kilkucentymetrowe. I też figa super na to reaguje, sprawdzałam to. Pęd rośnie dalej bardzo ładnie. Wiadomo, że po uszczygnięciu on się zatrzymuje na chwilę, zanim ruszy te pędy boczne. To właśnie tak zajmie około tydzień, dwa tej fidze, ale on dalej później będzie sobie rósł na tyle pędów, na ile mu pozwolimy. To by było na tyle. I teraz myślę, że też jest to jasne, dlaczego ja chcę, aby te figi były tak mocno rosnące. Ponieważ im więcej mi tu wyrośnie tego pędu do połowy czerwca najpóźniej, tym ja będę miała większy plon. Jeżeli macie figę wolno rosnącą, czy właśnie te stare pędy, które mało przyrastają, to tych fig tutaj będzie dużo mniej. Ogólnie jest taka też zasada, że uszczykuje się tylko, jeżeli jest przynajmniej 5 liści pod spodem. Ale ja bym na to nie patrzyła. I nawet jeżeli był ciężki sezon, późna wiosna, jest ta połowa czerwca i macie słabe przyrosty, tylko na przykład po 3 liście, czyli szansa na tylko 3 figi na każdym przyroście, na każdym pędzie, jakby on był taki króciutki, mały teraz o tej porze. Czy jeżeli nie cieliście fig i macie mniejsze te pędy, albo gorszy, no nie wiem, pogodę jeszcze niż u mnie, i macie tylko na przykład trzy te liście i szanse na 3 figi, to ja i tak nie czekałabym na 5 liści, tylko uszczyknęła to właśnie w połowie czerwca najpóźniej, bo lepsze są 3 dojrzałe figi na każdym pędzie niż 13 niedojrzałych. No i tyle, co chyba chciałam Wam opowiedzieć. Zachęcam, żeby się nie bać, żeby eksperymentować, samemu sobie sprawdzić, co u Was działa, bo często to działa zupełnie inaczej niż się zaleca. Może jeszcze tylko opowiem, jakby przejść na ten system w miarę łagodnie. Jeżeli ktoś ma figę w postaci drzewka i jest w stanie, ma ochotę, daje radę ją zimować, okrywać, albo ma taki klimat, że nie musi jej w ogóle okrywać i to drewno nie ginie po prostu, no to wtedy nie ma żadnego sensu jakby prowadzić w ten sposób, jaki ja zalecam. To jest tylko do takich klimatów, gdzie jeżeli zostawimy jakiś pęd poza kopczykiem, tak jak ten mój pęd testowy,
to wszystko zostawione poza kopczykiem po prostu umiera u mnie. Dlatego ja tak prowadzę figi. Na pewno jakbym miała łagodne zimy, bez dużych mrozów, prowadziłabym sobie ładne, na ładne drzewka. Natomiast przy tym klimacie, przy takiej sytuacji, że wszystko, co jest poza kopczykiem, umiera, to zalecam wtedy ten system. I jeżeli ktoś mówi, że ma bardzo starą figę, strasznie ma mocne przyrosty i tak dalej, no bardzo nie wiem, jak można mieć problem z przyginaniem. Ze starym drewnem to rozumiem, ono się robi sztywniejsze, ale te młode pędy, one są naprawdę bardzo elastyczne. Można je tutaj wyginać, jak się chce, i to każdą odmianę, którą mam. Więc ciężko mi powiedzieć, żeby był jakiś problem, żeby nagiąć te pędy, ale jeżeli jest, można też je tak nagiąć, żeby troszkę była górka u nasady. Ale jeżeli ktoś ma problem, że to mu się słabo nagina, to po prostu daj tej fidze urosnąć na więcej pędów, ale drobnych. I wtedy dopiero jesienią sobie wybierz te pędy wygodne do nagięcia. Okej. No, figi są na tyle wdzięczne, elastyczne, można naprawdę ze wszystko z nimi zrobić. A im lepiej rosną, tym macie większe szanse, zarówno na figi letnie, jak i jesienne, więc... Więc cieszcie się z dużego przyrostu, nie bójcie się tego. Ale oczywiście nie trzeba tych fig wcale jakoś specjalnie nawozić, bardziej niż inne rośliny. Ja też nie podlewam ich dużo. Chociaż wiosną myślę, że warto, bo mogą pozrzucać trochę fig, jeżeli nie dostaną w tym okresie, właśnie kiedy te malutkie figi wzrastają, jeżeli nie dostaną wtedy wody, to mogą uznać, że pozrzucają, więc myślę, że warto podlewać. No, ja mam bardzo suchy, piaszczysty teren i bardzo mało je podlewam praktycznie wcale i dają też radę, ale myślę, że to by było z nich na korzyść akurat więcej wody dla nich, ale są naprawdę wytrzymałe i znoszą wszystko. Okej. Powodzenia Wam życzę. Nie bójcie się ciąć. Mam nadzieję, że się komuś to wszystko przyda, co tu opowiadałam. Powodzenia, udanych zbiorów.